Cześć! Pokażę Wam dzisiaj rewelacyjne nowe skrzynki rozdzielcze naszej produkcji, które mają trzy ogromne atuty. Cena, szybkość, łatwość. Najtańszy na rynku, najszybszy montaż oraz montaż najprostszy. Lećmy, zobaczcie sami. Jako firma Dospel, unowocześniając nasze systemy rekuperacji, opracowaliśmy system skrzynek rozprężnych, który ułatwi, przyspieszy i przede wszystkim będzie tańszy w montażu dla firm instalacyjnych. Zobaczcie sami. Opracowując system skrzynek, chcieliśmy opracować system, który zminimalizuje ilość potrzebnych elementów do złożenia instalacji. Celem ułożenia naszego systemu było skonstruowanie skrzynki, systemu skrzynek, gdzie przy posiadaniu czterech elementów będziemy w stanie złożyć każdy rodzaj i każdy układ skrzynki rozdzielczej na budowie i nie będziemy uwiązani na sztywno przez skrzynkę, którą wcześniej zamówiliśmy i musimy ją wpasować w dany budynek. Aby nadać właściwości antystatyczne, antyalergiczne oraz antygrzybicze naszym skrzynkom, w procesie produkcji dodajemy tlenek cynku oraz nanosrebro. Każdy z nas, kto miał już wcześniej do czynienia ze składaniem systemu rozdzielczego, pamięta pozierane i pokaleczone kostki u rąk przy wkręcaniu rur do gniazd rozdzielaczy. W naszym systemie, gdzie rury montujemy w gniazdach, ten problem znika i nie ma mowy o uszkodzonych rękach. Dodatkowo, żeby ułatwić Wam pracę, nasze skrzynki są super lekkie i gramatura jednej skrzynki rozdzielczej to jest niewiele powyżej 400 gram. Z czego składają się skrzynki? A więc tak, najmniejszym elementem są zatyczki. Zaraz pokażę, do czego służą. Drugim elementem jest skrzynka anemostatowa, końcowa i kolejno element skrzynki głównej rozdzielczej z przyłączeniem oraz płyta główna rozdzielacza. I teraz tak, celem tego systemu jest skonstruowanie skrzynki prostej, skrzynki piętrowej bądź w LC, posiadając dwa elementy. Rozdzielacz z kluczem przyłączeniowym oraz pełna płyta. Dodatkowo, by usprawnić montaż, przymocowanie do podłoża czy też do sufitu, zrobiliśmy skrzynkę z dwóch części składanej w przekroju, tak by móc skrzynkę podwiesić pod strop, przymocować do podłoża, z płyt głównych ułożyć dowolny układ, jaki potrzebujemy. Skrzynki łączy się na systemie zatrzasków w ten sposób, zakładając potem dalej płytę całościową i płytę przyłączeniową na FI-150 bądź FI-200. Dzięki temu przy jednej skrzynce, nawet nie znając układu kanałów, jaki wychodzi na budowie, możemy sobie dowolny wzór na naszej budowie układać. Skrzynki są składane na zatrzaskach 100% szczelnych. I teraz tak, po złożeniu skrzynki podstawowa bryła skrzynki posiada 16 wejść. 4 na jednym boku, 4 na drugim boku, 4 i 4 to daje nam 16. Wykorzystujemy poszczególne gniazda. Gniazda, których nie chcemy wykorzystać, zaślepiamy tymi oto końcówkami. Zaślepka montowana w skrzynce jest na zasadzie zatrzasków. Raz, dwa, trzy, proszę. System z połączeniem bardzo pasowym, idealnie szczelnym. System bezkrójcowy jest systemem bezuszczelkowym. Nie potrzebujemy tego uszczelek, by system był 100% szczelny. Pewnie zapytacie, gdzie są krójce przyłączeniowe lub też uszczelki. Otóż dodatkowym celem opracowania systemu rozdzielaczowego było opracowanie systemu bezkrójcowego, tak by nie było konieczności zastosowania obręczy zaciskowych bądź też uszczelek uszczelniających kanał. Wizualizując sposób montażu, firma instalacyjna rzuca kanały na podłożu w obrębie skrzynki czy też bazy skrzynki rozdzielczej. Układając rury odpowiednio na miejscu, docinamy rurę tak, by jeden garb wchodził na wewnątrz skrzynki. Umiejscawiamy do bardzo pasownego gniazda skrzynki, które zaciska nam rurę po obwodzie. Montujemy potem drugą rurę, czwartą i tak dalej, po wpięciu rur do gniazda płyty głównej.
rury na pewno nie będą latały, więc nie ma obawy, jak zaczytam skrzynkę. Bierzemy płytę przyłączeniową, czy też płytę główną, zależy jaki będzie układ. Umiejscawiamy ją dokładnie w pozycji zatrzaśnięcia. Dociskamy, płyta wskakuje nam na zaczepy, na zaczaski i zobaczcie Państwo sami, jak rury są zaciśnięte. Wymiar gniazd skrzynki rozdzielczej jest delikatnie zminusowany względem rury, co pozwala nam na delikatne zaciśnięcie tworzywa, z jakiego jest zrobiony kanał wentylacyjny. Eliminuje to konieczność stosowania uszczelek, a przede wszystkim zapewnia nam idealną szczelność. Po dobraniu odpowiednich zatrzasków do skrzynek rozdzielczych możemy skrzynkę w dowolnym momencie otwierać i zamykać bez uszkodzenia zatrzasków na jej korpusie. Natomiast skrzynka jest zapięta w bardzo masywny, jak Państwo widzicie, bardzo masywny, dopiero trzeba było wyrwać sposób, więc samoistne jej otwarcie nie jest możliwe. Natomiast dla wszystkich tych, którzy chcą być stuprocentowo pewni, że to nigdy się nie otworzy, bo lubią wieszać mały obrazek na kołku z wytrzymałością na przykład do 0,5 tony, są na skrzynce przygotowane gniazda, jak Państwo widzicie, w które możemy wkręcić wkręty, przy pomocy których skręcamy oba korpusy skrzynki i mamy ją skręconą na wieki wieków. Ostatnim elementem jest skrzynka rozprężna, potocznie zwana anemostatową. Na jej przekroju zobaczymy idealnie, jak wchodzą rury. Podobnie jak w przypadku skrzynki rozdzielczej, składa się, patrząc w przekroju, z dwóch części. Pierwszą część montujemy na przykład do posadzki. Dochodzą nam kanały, które zaciskamy w gnieździe. Tak, o, pierwsze gniazdo, przykładowo drugie gniazdo i mamy kanały zaciśnięte. Natomiast w tym wypadku pokażę Państwu, jakbyśmy mieli jeden kanał. Jest jeden kanał, idzie druga część skrzynki, klik, puszka jest połączona na zatrzaski w idealny sposób. Natomiast jeżeli tak wspominałem, dla kogoś to będzie zbyt mało, w środku puszki, proszę zobaczyć, mamy gniazdo, którym możemy skręcić obie części korpusu lub też dwa dodatkowe gniazda w tym oto miejscu. Zobaczmy, jak szybko taką puszkę idzie złożyć. Podstawa, rura, zatrzaskujemy korpus, puszka gotowa, zaślepka, jeżeli nie wykorzystujemy gniazda, raz, dwa, trzy i koniec. Co jest najważniejsze? Przede wszystkim system bardzo przyjazny w montażu, w najniższej możliwej cenie. Cena jaka jest? Zobaczcie Państwo sami. W tak niskiej cenie system skrzynek rozprężnych w naszym kraju był dotąd nieosiągalny. Jest to rewolucja cenowa w zakupie systemów rozdzielczych. Zapraszam do zakupów, śledźcie nas i bądźcie z nami. Cześć.